Film Karbala opowiada o bezsensie wojny, tak naprawdę. I o tym, w jakich okolicznościach nasi polscy żołnierze obronili bazę wojskową City Hall w Iraku, w Karbali właśnie, bazę wojskową amerykańską. Okej, kręcenie tego filmu trwało 3 lata, czyli to były takie dosyć ekstremalne warunki pod wieloma względami. To co tak było najbardziej wymagające może podczas? W sumie faktycznie, jakby na to spojrzeć tak szerzej, to kręciliśmy ten film ponad 3 lata. W tych 3 latach, przez które kręciliśmy ten film, zawiera się zaledwie około 35 dni zdjęciowych. Więc proszę sobie wyobrazić, jaka to była ciężka praca, żeby zgrać tylu aktorów, tyle lokalizacji. Naprawdę to było karkołomne, niesamowicie, no ale się udało. A ktoś dziś napisał, że może to jest trochę kontrowersyjne, że ten film jest filmem wojennym, którego w końcu nie musimy się wstydzić. Ja z reguły staram się nie wstydzić naszych rodzimych produkcji. Lubię polskie filmy i ten również bardzo lubię. I należy być z tego filmu dumnym, tak samo jak z innych dobrych polskich filmów. Jest on jakiś wyjątkowy, bo opowiada o trochę bliższej nam historii niż pozostałe produkcje polskie. Zgadza się, to prawda. Film opowiada o wydarzeniach z 2004 roku, czyli cofamy się w czasie zaledwie o 12 lat, ale tego czasu i tak nie czuć, dlatego że znajdujemy się w świecie, którego i tak nie znamy na co dzień. Ci żołnierze nie bronili naszego kraju, nie bronili polskich rzek, nie wysadzali polskich mostów, ich przeciwnicy nie okupowali naszego kraju, tylko w zasadzie nasi żołnierze są tutaj w charakterze okupanta. To jest troszkę odwrócona historia i oto gdzie dzisiaj znajdujemy się po tylu latach wojen, w których nasz kraj brał udział. Sami uczestniczymy również w takich operacjach. To jest dosyć fascynujące, biorąc pod uwagę historię naszego kraju.